Dzień dobry, to znowu ja i to znowu wy i świat skazańców na odwyku. Mam nadzieję, że podobają wam się dialogi, mi się podobają. Paweł będzie skakał. Dawaj Marek, to już się kameruje! Ale skoczył. Nie napisaliście zbyt wiele sensownych komentarzy, ale no nie ma się co dziwić, kto by chciał pisać sensowne komentarze. W związku z tym, na razie nie wiem jakie są wasze... Dobra, spokojnie. Czekaj. Po prostu chciałem się tu gdzieś przekinać. Hej, ty! Na przykład tu się przekinę. Hej, ty! Może mi się uda. Zdążę? O, udało mi się. Ale nie chciałbym Dobra, już sobie idę. Spokojnie. Do widzenia. Hej, ty, nie masz... Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Tu kolej sobie je mięso na dachu, a już nie je. Ale skoczyłem. Przeżyłem. Bardzo dobrze. Więc jak już zacząłem mówić, wasze komentarze za bardzo na razie nic nie wniosły, poza tym, że podobno jest za mało klatek. Prawda jest taka, że u mnie jest dobrze z klatkami, to u was jest coś nie tak. Świstak. Pójdziemy sobie w takim razie pozbierać te składniki dla snacha, bo to jest na razie jedyne zadanie, które mamy. Może nikt tu po drodze mnie nie zaczepi. Hej, tacy jak ty, to straszne zbiry. Mogą tu robić, co im się żywnie podoba. Mówisz do mnie? Grozisz mi? Trzymaj się, kolego. Ty! To nie ty? Ja. Ty! To cenny amulet. Amulet? Ty! To dwóch gości. Co ty na to? Nie. Niech będzie, pół na pół. Nie, baw się sam. Świetnie. Daj mi znać, gdy będziesz gotów. No dobra, tu ziomek nas zaczepił, ale to nic. Potem jeszcze się nim zaopiekujemy. Na razie idziemy. O, chrząszcz. Chrząszcz się przyda. I następny chrząszcz. Ile on chce tego? La. 3 chrząszcze i 5 grzybów. A mam 5 chrząszczy. A grzybów mam 19. No to możemy wracać. Szybka akcja, robota skończona. Tak dobrze mi poszło, że aż przestało padać. Zobaczymy, co ciekawego tym razem będzie miał nam do powiedzenia. Mam przy sobie rzeczy. Świetnie. Za chwilę będzie trawka. Z pozostałych zadań wynika, że warto byłoby porozmawiać z Torusem, ale jeszcze spróbuję tej Diego gdzieś znaleźć najpierw. Opowiedz mi o starym... Gomez przysyła nam ludzi Gomeza. Kapujesz? Trzymaj się. No, czyli ostatecznie nic ciekawego. To idziemy w takim razie tutaj. Chcę Gomeza. Tylko ludzie Gomeza mają Gomeza. Pewnie nie będziesz chciał Gomeza. Czemu myślisz, że Gomez chciałby Gomeza? A? Ty podejmujesz takie decyzje. Słuchaj uważnie. A? Jesteś w porządku, jasne? Chcę Gomeza. Czyżby? No dobra, to wrócimy do niego jeszcze w takim razie. Mówi, że będę mógł u starego... Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Ci po daleko tu zajdziesz. Od razu? Najpierw twoje szanse wzrosną. Będziesz się musiał wybrać do starej... Gdzie znajdę starą... Potrzebujesz mapy. To bardzo ważny dokument. Przejdź się po starej... Tam znajdziesz faceta imieniem Diego. Tak zrobię. Trzymaj się. To w takim razie podsumujmy sobie... Bla, test zaufania. No dobra. Wszystko sprowadza się do jednego. Najpierw zobaczymy, czy ten snaf tam coś pogrzebał w garnku, czy nie. Czy to jest północna brama? Jeśli tak, to gdzieś tu na lewo powinien być. Ja mam wrażenie, że już go gdzieś widziałem. Zaczekaj! Czego chcesz? Niezły z ciebie gość! Aha, no nic. To niech on mnie goni. To nie ty. Tak długo jak mnie... To nie ty. Może tutaj? Jesteś zły. Jestem tu nowy jak ty. O co chodzi? Zniknął Nek. Jeśli uda ci się go znaleźć... Znalazłem Neka. Co? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować Fletchera dla siebie. Spokojnie, opowiem się za tobą. No, oddałem mu ten amulet, co oznacza, że w takim razie powoli chyba będę się wtapiał w szeregi... O, jest Graham. Będę się wtapiał w szeregi starego obozu. Przepraszam panów. Cześć, jestem Diego. Rysuję mapy. Tylko dlaczego nazywam się Graham? Mam dostać od ciebie drogę do starej... Nie ma sprawy, Rudy. Wrócę później. Skoro on chce jakieś pieniądze za to, to może spróbujemy zagadać do Diego, czy on nie ma jakichś obiekcji względem tego. I... Bierz się do roboty, jeśli chcesz dojść. No, chyba jednak się z nim nie dogadamy. Ile mam pieniędzy? 17 bryłek rudy. To mimo wszystko za mało, ale z uwagi na to, że mam 20 punktów nauki, których w ogóle jeszcze nie wydałem, to chyba spróbuję się czegoś nauczyć od kogoś. Kto może rączkę? Rączkę. Stoi nieco na uboczu. Gdzie? Na uboczu. Mogę ci pokazać. Oczy szeroko otwarte. Trzymaj rączkę. Jesteś teraz przy murach zamku. Gdzie? Tak. Wróć niedługo. Czy właśnie władowałem 20 punktów nauki w siłę?
Zgadza się. Czy ma to jakikolwiek sens? Nie mam pojęcia. O, Fletcher. On może mi się do czegoś przydać. Hej, dlaczego jesteś w innym, lepszym świecie? Jeśli chcesz piwo, wybrałeś działkę Neka. Tak. Tak? Tak. O, cholera! Teraz mam zły dzień. Codziennie. Ty. Co? Jakim cudem z tobą rozmawiam? Mnie tu nie ma. Jaki problem? Nie ma. Tak. Bęcwał. Hej, hej. No dobra, no jak nie wyciśnie, to nie wyciśnie. To nie wy... Czy ja daleko jeszcze mam iść? Czy ja w ogóle dobrze poszedłem? Czy to w ogóle wszystko ma sens? Chuno. Widzę, że Zwistak za mało ci zapłacił. To zależy, kolego. Rudy, z ciebie facet. Dobra, nieważne. Skończył paplaninę i bardzo dobrze. Dobra, pójdę coś sprzedać i wtedy kupię tą mapę. Tak będzie najłatwiej. Pokaż mi. Wybierz coś. Co ja mu jestem w stanie sprzedać? Jakieś takie pierdoły. Aha, ale on ma aż 11 bryłek rudy. No dobra, zawsze coś. Tych kilofów na pewno nie potrzebuje. Ten miecz jeszcze mu sprzedam. Pałkę i pałkę. W zasadzie jeszcze coś wartego 6 bryłek rudy mogę wziąć. Może wezmę ten chleb w kształcie cegły, a jemu dam jedno mięso... Nie, tak? No dobra, dam mu mięso z chrząszcza. To idziemy po tą mapę. Witaj, jestem włoś, co cię zadowoli. Towary. Pokaż mi swoje... O, on ma dużo pieniędzy. Ma dużo rudy. Ma jakąś broń nawet. Chłopski miecz. Język topielca. 160 bryłek rudy za taki miecz. Mogę mu sprzedać na przykład tą potrawkę. Może piwo, tą ryżówkę. Ja jeszcze jakieś rzeczy mu posprzedaję. A ja chciałbym mu jeden kubek sprzedać. A mogę tylko dwa. Dobra, trudno. Niech będą dwa. Skrzydła? Dziękuję. Talerz? Nie. O, łyżki też nie chcę mieć. Takie śmiecie mu posprzedaję. Dobra, wezmę w takim razie za tą rudę wszystko. Ale chciałbym tak, żeby było równo. No i mam 70, jak mogę pojedynczo to wziąć? Chciałbym pojedynczo wziąć. Dobra, okazuje się, że można jednak pojedynczo przynosić, całe szczęście. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Zawsze to samo. Posiadając 100 bryłek rudy, czuję się jak bogacz. Czy rzeczywiście powinienem się tak czuć? Jeszcze nie wiem, przekonamy się. Czy jest tu pan Graham? Przysyła mnie Ruda. Mam dostać drogę do Starej Diego. A co mnie to obchodzi? Masz mi dać. Świetnie. Dobrze, zaraz. Chciałbym kupę. Zapłacę. No i wspaniale. To w takim razie spróbujemy tak tędy sobie przejść. Potem można popodziwiać, jak ładnie woda sobie faluje. Dobra, wybiegniemy sobie tędy. Spokojnie, spokojnie panowie, ja tylko wychodzę na spacer. Aha, ale może bym jeszcze sobie spojrzał na mapę, dokąd ja w ogóle idę. O, kubek. Aha, tam po prostu za las. No, to wszystko jasne. O, przy okazji może sobie coś upolujemy. Aha, tak teraz pomyślałem, że mogłem przecież pewnie usmażyć mięso. A tego nie zrobiłem, ale może jeszcze będzie do tego okazja. Czy mogę tędy przejść w miarę spokojnie, bezpiecznie? Tam jest wilk. Zobaczymy, czy jestem w stanie stawić czoła wilkowi. Jest jeden, więc może jakieś szanse mam. O fuck, jest ich więcej. Ale z jednym sobie poradziłem, czyli jest całkiem spoko. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, wiadomo, ale może uda mi się je wykiwać na przykład. Aha. Dobra, jednego wykiwałem, ale drugi tu jest cały czas. Spróbujemy tędy górą się przedostać. O, no i proszę. Tutaj są tylko ścierwojady. Tam... Aha, tu są krwiopijce. No dobra, a tam są zębacze. Czyli w ogóle jest tak sobie w porywach do nie najlepiej. Czy coś mnie goni? Nic mnie nie goni. W takim razie upolujemy jeszcze tego prosiaczka tutaj. Cudownie. Dobra, według mapy to jesteśmy gdzieś na miejscu praktycznie. Tak, dokładnie. No to wygląda jak wejście do kopalni. W związku z tym w tym miejscu też się na dzisiaj pożegnamy. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego.